tej szkole uczą się dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Dzieciaki, które mają normalny potencjał intelektualny, ale nie odnajdują się w innych placówkach z uwagi na swoje czasem trudności w zachowaniu, czasem trudności w nauce, wymagają po prostu większego wsparcia. Szkoła zatrudnia nie tylko nauczycieli, ale też bardzo wielu psychologów. Oni są wychowawcami klasy i dbają o to, żeby zespoły klasowe były całością. Sale są niewielkie, bo niewielkie są klasy, ale oczywiście wyposażone są też w nowoczesny sprzęt, pomoce edukacyjne, atrakcyjne pomoce edukacyjne, które pozwalają im dotknąć wiedzy, nie tylko posłuchać o niej. Nie tylko piękna, nie tylko nowoczesna, nie tylko znakomicie wyposażona, ale myślę, że to co najważniejsze, to szkoła z wielkim sercem. Kiedy mieliśmy dzisiaj okazję przechodzić się przez wszystkie sale, rozmawiać z pracownikami, z dyrekcją tej szkoły, z osobami zaangażowanymi w stowarzyszenie, które doprowadzi szkołę, czuć było tą szczególną troskę o potrzeby dzieci autystycznych. One wymagają bardzo szczególnej opieki, wyciszenia, zajęć w malutkich salach. Tutaj ilość uczniów niemal jest równa ilości nauczycieli. To takie są wymagania opieki nad dziećmi autystycznymi. Myślę, że wszystkie te dzieci, które będą uczęszczać do tej szkoły, mogłyby się czuć szczęśliwe, a rodzice, że ich dzieci są prawdziwie zaopiekowane. Ta szkoła jest też szczególna, bo powstała oddolnie. To szkoła niepubliczna, szkoła, którą tworzą rodzice i również ta inwestycja, ta nowa siedziba powstała dzięki ogromnemu zaangażowaniu nie tylko dyrekcji i władz stowarzyszenia, ale również dzięki zaangażowaniu rodziców. Powstawała w ekspresowym tempie. Cieszę się, że mogliśmy wspomóc ich na etapie przygotowań. Dziś wspólnie możemy się cieszyć tym otwarciem. To jest miejsce, których brakuje w Polsce. I ja czuję się ogromnie szczęśliwy, że mój syn takie miejsce znalazł po naprawdę dużych kłopotach, jakie mieliśmy w szkole powszechnej. Karol, mój syn, tutaj trafił, zaczął normalnie funkcjonować, jego zachowanie się polepszyło, zaczął realizować naprawdę program normalnej szkoły podstawowej.